Rysujesz prostokąt ABCD w układzie współrzędnych. Następujące punkty są trzema wierzchołkami tego prostokąta. Punkt A ma współrzędne 2,1, B ma współrzędne 5,1, a C ma współrzędne 5,6. Jakie są współrzędne punktu D? No dobrze, zacznę od narysowania układów współrzędnych i zaznaczenia tych trzech punktów. Wszystkie te punkty mają współrzędne dodatnie, więc widzimy, że one będą wszystkie w pierwszej ćwiartce. Dlatego narysuję tylko pierwszą ćwiartkę układów współrzędnych. Czyli tak, to będzie moja oś Y. Tutaj będzie moja oś X. No i jaką tu muszę mieć skalę? Tak? Na x do 5, na y do 6. No dobrze, czyli tak. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tu jest 5. Na oś x, na oś y do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takie są współrzędne punktu C, 5 i 6. To mogę go od razu zaznaczyć. Punkt C ma współrzędne 5, 6. Dobrze. Teraz punkt A. Punkt A ma współrzędne 2, 1. Na osi x2, na osi y1 to ten punkt znajdzie się tutaj. Tu będzie punkt A. Punkt B ma współrzędne 5, 1. 5 i 1, no to będzie tutaj. No i już widzę, że na przykład punkt A i B ma tę samą drugą współrzędną, to oznacza, że na tej samej wysokości tutaj leżą, czyli ten bok AB jest równoległy do osi X, więc bok CD też będzie musiał być równoległy do osi X. No ponieważ te boki muszą mieć do siebie prostopadłe, no to widzimy, że ten. Pionowy bok tutaj BC musi być równoległy do osi Y, no i to też się zgadza z tym, że współrzędna X tych punktów BC jest taka sama. To oznacza, że należą na prostej równoległej do osi Y. Natomiast ten punkt D, który znajduje się tutaj, jest tylko jedno miejsce, gdzie można go narysować, żeby to był prostokąt. Musi mieć jakie współrzędne? Musi mieć współrzędną X taką jak punkt A, bo musi leżeć dokładnie nad nim. I musi mieć współrzędną y taką jak punkt c. Dlatego, że musi leżeć tutaj na prostej równoleg równoległej do osi x, czyli musi mieć współrzędną y taką samą jak punkt c. No mogę narysować ten prostokąt, on będzie wyglądał jakoś tak. No i znalazłem te współrzędne. Dzięki temu, że ten prostokąt jest tak tutaj ładnie ułożony, że jego boki są równoległe do osi układów współrzędnych.